No i pora zasiąść za sterami tego sprzętu. Tu mamy taki uchwyt. Wchodzimy. I tak to mniej więcej tu wygląda. Kierownica z kaweczką ułatwiającą sterowanie. Tutaj oczywiście stacyjka. Wyżej oświetlenie robocze. No i może sobie tutaj włączymy wyświetlacz. Poziom, u góry poziom naładowania baterii. Prędkość w kilometrach na godzinę. Roboczo godziny. Ewentualnie czas. No i mamy zaciągnięty ręczny, niezapięte pasy. Dalej dźwignia zmiany biegów. W tym wózku mamy dwa biegi, jeden do przodu, drugi do tyłu. Tutaj dźwignia hamulca ręcznego. Mamy dwa pedały, jeden hamulca, drugi gazu. I tutaj mamy skrzynkę sterującą. Tu jest przycisk awaryjny służący wyłączeniu urządzenia, sprzętu i wszelkich czynności, które wykonuje. Dalej mamy operowanie widłami, czyli pierwsze w górę, w dół, drugi operowanie masztem, pochyłem masztu w pionie, trzeci przesuwaniem wideł w prawo, w lewo i tutaj ten na końcu rozsuwanie wideł, czyli rozszerzanie bądź zwężanie. Bardzo łatwo i sprawnie tym się tutaj operuje, także jazda to praktycznie sama przyjemność. No co, przejedziemy się.